Witam, zakupiłem trójnik, tak zwany adapter do odtwarzacza multimedialnego Smart TV Android Bluff. Dużo pieniążków nie kosztował. Z przesyłką dałem chyba rok temu około 170 zł niecałych. A teraz sobie chciałem puścić właśnie muzykę przez wieżę. No i nie wiedziałem, jak sobie poradzić z tym problemem, ale rozwiązałem. Zakupiłem właśnie firmy, jak widać na załączonym zdjęciu, tak zwany adapter. Sobie tutaj bardzo dobrej jakości, można sobie poczytać informacje o tym. Jest to z tyłu podłączone na wyjście słuchawkowe, mini jack 3,5 i bez problemu mi bardzo fajnie muzyczka odtwarza z YouTube, z internetu. Także jestem zadowolony. Miałem poprzedni rozgałęźnik, taki adapter, ale był kiepskiej klasy i po prostu nie odbierał mi jak trzeba. Na jeden głośnik tylko grało i czyszczało. A tutaj przy tym podłączeniu jestem zadowolony. Także muzyczka fajnie ciśnie. Także nie ma żadnych problemów. Można sobie telewizor zgasić. Dźwięk sobie będzie przez wieżę leciał. Także polecam, jeżeli ktoś szuka dobrego adapteru przez tak zwany mini jack na wyjście słuchawkowym, to bardzo polecam tej firmy, co przed chwileczką pokazałem nazwę. No, także mam tutaj sobie podłączone z tyłu do wieży jeszcze wieża Diora połączona z Sonym razem. Także na spokojnie, dobrze gra. Nic dodać, nic ująć. Wszystko jest ok, jak na razie.